Witam, panie sędzio. Oberwało się panu wczoraj. Nie zauważyłem. Nie zauważył pan, no Nie. jak to pan Piotrowicz, który przedstawiał Nie. wnioski o unieważnienie tak. wyboru pięciu sędziów, mówił o tych byłych dwóch prezesach? No właśnie Trybunału, nie wiem, który nie wiem, nie się nie wiem kogo, kogo miał na myśli, prawda, o. bo tych prezesów byłych jest e, czterech, prawda, więc nie wiem. A poza tym, zgodnie z, na, z zasadą Kisiela, e, to tylko e, trzeba wymieniać po nazwisku. Jak nie po nazwisku, to jaka korzyść dla mnie, prawda. Ale jeśli już pani to zaczęła. E, Oglądał pan. Oglądałem, tutaj. ale znalazłem jeszcze czas, żeby popatrzeć na stronę internetową i dowiedzieć się, kto to jest pan Piotrowicz. No i proszę jakiś zbieg prokurator. okoliczności. Były prokurator, członek PZPR. E, w sierpniu 1980 w roku przeniesiony do Krosna, i był tam do 1983 roku. Sprawował się widocznie dobrze, dlatego że w 1983 roku dostał brązowy medal. Jakiś tam, prawda, zasługi czy jakiś inny. E, czyli ten okres przypadł jego pracy w Krośnie na ten czas, kiedy był stan wojenny. A ja pamiętam, byłem internowany w Nowym Łupkowie i właśnie po roku internowania, dokładnie 13 grudnia 1982 roku, kiedy wszyscy internowani wychodzili, zostałem aresztowany w obozie dla internowanych i właśnie zawieziony na tzw. dołek do Krosna. W sobotę. Nie wiedziałem przez 48 godzin o co chodzi. Czy chcą mnie gdzieś wywieźć na wschód, na zachód, wyrzucić, czy mi postawić jakiś zarzut. No, później na drugi, w poniedziałek zostałem zawieziony do Rzeszowa, do prokuratury wojskowej i tam mi postawiono jakiś tam zarzut. Był proces karny, nieważny. Zostałem skazany. No ale tak, no, nie, 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 przypadek nie niby, ale pan Piotrowicz tam właśnie w tym, w tym krośnie był prokuratorem. A ja byłem w, na dołku. No i teraz tacy ludzie triumfują znowu, prawda? No, budują nam nową, nową tak. rzeczywistość. Nie zapisał się pan do prawa i sprawiedliwości. Gdyby się pan tak. nie zapisał, to by było pewne. No ale nie mogłem, inaczej. bo sędzia musi być bezpartyjny. Ja jestem.